piątek rano zaczął działać pierwszy w Radomiu maseczkomat. Stanął przy wejściu do centrum handlowego przy ulicy Mireckiego. Jak twierdzi pomysłodawca, automat powstał w odpowiedzi na ogromne zainteresowanie maseczkami ochronnymi. W automacie dostępne będą atestowane trzywarstwowe maseczki z certyfikowanej włókniny produkowane w polskiej firmie. Producent zapowiada, że poszerzy ofertę o rękawiczki ochronne i płyny dezynfekujące. Jeżeli będzie zapotrzebowanie, może powstać też więcej automatów. Obsługa maseczkomatu jest bardzo prosta i nie wymaga kontaktu z drugim człowiekiem. Każdy klient może kupić dowolną liczbę maseczek. Ze względów bezpieczeństwa płatność możliwa jest tylko przy użyciu karty płatniczej. Produkty są do wielokrotnego użytku i można je prać w temperaturze do 60 stopni Celsjusza. Podobny automat stanął także w Skaryszewie.